Dzień dobry, bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani ze mną chwilę porozmawiać i w związku z tym mam klasycznie dla Pani prezent. Hurra, hurra. Wyciągnę tylko rękę. Pokaż. Ty proszę bardzo, to dla Pani. Ty też jesteś dobry z tymi prezentami. Niech Pani zobaczy, co to jest. Wachlarz? Tak, bo dzisiaj było Pani bardzo gorąco. No bo było bardzo gorąco. Jak to się otwiera? Już to niech Pani potrzyma. Dobra. Pani trzyma. W związku z tym stwierdziłem, że Pani się chłodziła. Dzięki, ale wiesz, poczekaj, bo to włosy mi lecą do tyłu, a ja nie lubię. Lubię jak mam tu... A! Dobra, w domu się Pani po... Ruchomatorem. W domu się Pani powachluje, mam nadzieję, że będzie dobrze, bo gorące lato się zbliża. No, dzisiaj był upał straszny tutaj, na pani, próbie. Pani Marylo, ja bardzo lubię Pani profile w social mediach. Kto je prowadzi? Ja, Wojtek Garczyński. No i tyle. Dobra, ale te posty na Facebooku pisze Pani. Ja. I co dla Pani jest najważniejsze, jak Pani pisze taki post na Facebooku? No, bo dla jednych to styl, dla drugich przekaz, a co dla Pani? To są moje wrażenia, moje odczucia. Nie wiem, po koncercie, po jakiejś akcji, czy po festiwalu w Opolu. No, to jest to, co czuję. Czyli po prostu prosto z serducha Pani tam pisze? No oczywiście. Dlatego ja to piszę. Nie cierpię, jakby ktoś miał pisać w moim imieniu. O, no. A właśnie niektórzy artyści oddają te swoje social media, żeby inni pisali w ich imieniu. Co Pani o tym sądzi? No to jest ich sprawa. Każdy robi tak, jak lubi. Ja bym tego nie zniosła. Ach. Dobra, Pani Marylo, jaki ma Pani stosunek do tego, żeby Panią coverować? Bo na przykład Pani Beata nie lubi i kiedyś obraziła się na pewną artystkę, która zaśpiewała jej piosenkę w Opolu, że za dobrze to poszło i ona nie lubi. A jak Pani ma z coverowaniem Pani numerów? Też nie przepadam. Nie przepadam. Dobra, dlaczego? Z tego samego powodu? Nie, dlatego, że nikt tak dobrze nie zaśpiewa jak ja. Nie no, to i jest... To, i to mnie boli. To jest prawda. A kto... Jeżeli miałby już ktoś śpiewać, to kto by mógł śpiewać Pani numery tak publicznie, jakbyśmy mogli komuś pozwolić? Nikt. Czyli nie tykać numerów Pani Maryli Rodowicz? No chyba, że ktoś by się ze mną zaprzyjaźnił. A ja mam mało przyjaciół, wiesz? Ale chyba Doda. W branży. Doda? No, Dodę lubię, ale Doda zresztą śpiewała moje numery. No nie wiem, ale... Śpiewa dalej. Czyli tak jakby na luzie może, nie będę Pani długo tu trzymał. Kiedyś Pani Helena Wondraczkowa poprosiła Panią, aby Pani zapoznała ją z Panem Sewernym Krajewskim, żeby tam była miłość. Dlaczego nie wyszło? Seweryn chyba był zajęty wtedy. No, ale żeśmy za to całą noc spędziły na plaży. No ja wiem, to była ta pamiętna noc? To było wtedy, tak. Ja wtedy dostałam nagrodę. Malucha, od razu zgubiłam kluczyki i teraz szukaj w piasku na plaży kluczyków. No było, no, działo się. Potem się do nas przyczepił taki węgierski muzyk. Wszedł ze mną do pokoju, nie, musiałyśmy go ciągnąć za nogi. Wyciągnęłyśmy go. Ale to co, chciał coś od Pani? To mówisz? Ten muzyk, który wszedł do Pani. To co? To chciał coś od Pani, że tam poszedł? Jak myślisz? Co? No ja nie wiem, on ale ja jestem... nawalony, co ty? Co on mógł chcieć? Nic nie mógł. Dobra, okej, ostatnie pytanie, bo Pan Bogdan już tam mi macha. No. Oglądałem Pani ten film, ten serial w TVP Maryla, tak kochałam, w ogóle super. To nie jest serial, to jest jeden... No dobra, jeden... to film, ale oni to podzielili. Nie naprawdę? Wiem, no jest to podzielone na tym, na playerze, na tym TVP VOD. I co? Jak uważa Pani, że czas wpłynął na Pana Daniela Olbryskiego? No właśnie, niedawno pytałam jego żonę, czy Daniel dalej nic nie pamięta z naszego związku, no bo to nie był romans, myśmy byli razem 3 lata, ale żona powiedziała, że Daniel jest na scenie akurat, więc go nie może zapytać, ale na pewno pamięta. Ale jak wpłynęło to na... jak czas go postarzył? Dobrze się zestarzał, czy tak średnio? A, w tym sensie. Myślę, że nieźle. Jest aktywny, uprawia sport, gra w teatrze, w filmach. To dobrze. Dziękuję bardzo, bo tu już kończymy. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Zawsze miło z Panią porozmawiać. Dzięki. Dziękuję bardzo i proszę się wachlować. A się żegnamy jak urzędnicy. A jak mamy się żegnać? No cześć, tak. Do zobaczenia.